Cześć, witajcie na kanale firmy Dospel, z tej strony Marcin. Zobaczymy dzisiaj nasz najnowszy typowy szereg centrale Milano w wersji V. Lećmy. Dostrzegliśmy lukę w naszej ofercie, polegającą na braku dostępu do urządzeń w wersji V, czyli z wyjściem powietrza od góry. Biorąc pod uwagę dużą popularność centrali Prowser oraz bardzo wysoką sprzedaż, mogliście tę centralę widzieć w naszych poprzednich realizacjach, postanowiliśmy wypuścić centralę w typu V, bazującą właśnie na szkielecie centrali Prowser. Standardowy rekuperator typu Prowser z naszej oferty, ze skutecznością odzysku do 95%, z silnikami stałoprądowymi, z wbudowaną automatyką oraz lakierem antybakteryjnym i przede wszystkim z 8-letnią pełną gwarancją. Został doposażony w sterownik dotykowy, w ozonator do dezynfekcji kanałów oraz urządzenia, w lampę UVC do zabijania bakterii drobnoustrojów. Wszystko to zostało zamknięte w obudowie szkieletowej z wyjściami do góry. Powoduje to, że centrala staje się bardziej kompaktowa i bardziej ustawna w naszej kotłowni. Żeby dopełnić maksymalnie naszą ofertę, wypuściliśmy centralę Milano w wersji 400, w wersji 600 oraz w przyszłym miesiącu powinna się ukazać wersja 900 m3 wydajności na godzinę. Biorąc pod uwagę obecne czasy i to, jak ważne jest, by oddychać czystym powietrzem, wybierając rekuperator, pomyślcie o sobie i swoich bliskich. Wybierzcie mądrze. Postawcie na urządzenia, które zapewnią Wam maksymalnie możliwie czyste powietrze. Ozonator, który nam pozwoli zdezynfekować kanały oraz wnętrze urządzenia, lampa UVC, która zabija bakterie i drobnoustroje oraz lakier antybakteryjny wewnątrz urządzenia, który nie pozwoli, by rozwinęły się w nim bakterie oraz drobnoustroje. Centrala Milano przy jednoczesnej dobrej obróbce powietrza zapewnia nam dobre parametry energooszczędności oraz cichej pracy. Przy wyborze centrali wybierajcie produkty sprawdzone, pamiętając o naszej pełnej 8-letniej gwarancji. Jeżeli film był przydatny, łapki w górę, pamiętajcie o subskrypcjach, by być na bieżąco z rzeczami, które wypuszczamy na rynek. Dzięki, widzimy się kolejnym razem. Cześć!